Hej, cześć, witajcie moi drodzy w siódmym odcinku z Dead Space'a. Dość długo nie było tej gry, dlatego dzisiaj już pełnoprawnie będzie. I miałem nagrać to parę dni temu, dokładnie bodajże w piątek, ale miałem problem. Mianowicie z tym, że nie wiedziałem co zrobić z tym, aż do dzisiaj, kiedy znajomy do mnie wpadł i pomógł mi jakby rozwikłać taką dość prostą zagadkę. No ja po prostu facepalma walnąłem i to ostrego, ale to już... Te! Won mi stąd! Kurde! Gol! Błaszczykowski strzelił gola i tak oto właśnie skończył się dzień mutanta. Cholerstwo rąbane. Wiedziałem, że coś będzie, ale no nie, bez przesady. Te. O, zestaw stazy. Dobra. Mam przeczucie, że coś mnie jeszcze będzie śledzić i prześladować w jednym, dlatego chwila. O kurde. Zdychaj! O, zostało mi tylko 20 ammo, no pozdro. Ale nie chcę energii plazmowej. Dajcie mi coś innego, lepszego. No, możesz to najpierw rozgnieść na czynniki pierwsze, masz moją zgodę. Ale nie wiem, co sobie dalej poradzisz. Skoro masz tylko 20 ammo. Kurde, aż strach. Dobra, działa? No, działa wszystko. No i git, dzisiaj będziecie, znaczy jutro będziecie mieli już odcinek. Dzisiaj go jeszcze zmontuję. Ale będziecie mieli go już na następny dzień, więc nie martwcie się, Dead Space wraca. Tylko właśnie w tym rzecz, czy wrócę ja żywy z tego odcinka. No i widzę, że tam jakiś mutant się obraził na mnie i zamiast mnie atakować, to gondola. Super. Też się cieszę, że jestem gotowy. To najpierw polutujemy tradycyjnie. Jakaś budeczka. 800 hajsów. Jeszcze sprawdzę resztę. Czegoś nie pominąłem. A gdzie my to mamy iść? No właśnie, my idziemy złą drogą, a powinniśmy iść właściwą, prawidłową. Dobra. Jakoś mnie to nie obchodzi. Idziemy dalej. Tu, na górę, w stronę tego mutanta. Dobra, i teraz trzeba go rozczłonkować. Dobra, teraz trzeba to będzie rozgnieść. Won mi stąd. Co za obrzydliwstwo, no nie mam już ammo. No muszę jedynie się bić, tak. No, bo innego sposobu nie ma. A, kurde, no nie ma dla mnie amunicji jakiejkolwiek. Naprawdę. Dalibyście coś człowiekowi od życia, a nie go męczycie. Co to kurde jest? Zaraz zobaczymy. Lol. Dobra. Wo, te won. Najebi ci. Tak, kurde. Zdychaj. Gównie. Kurde. Leż. No czemu mi się to do buta przy... Te! Nie gadaj, że mi się to do buta przyczepiło. Dobra, masz szczęście. Boże, bym zrobił cię na mielonkę. A tutaj widzę, że mamy nieco odsmażonego. Co się dzieje? Myszka jest czysta. Kurde, dobra, wywalone. Tu jakieś kasyno. A byliśmy tutaj w sumie, tylko gdzie teraz mamy iść? Dobra, mapa mówi tak, ale tutaj... O, mamy jakieś hajsy, bo... Kupiłbym sobie nieco amunicji, bo jestem nieco pusty. O, samaty pobrane, rozpruwacz.
O ile mamy kasy? To moment, najpierw sobie zdalna piła przem... Kupiłbym to, czemu by nie? Weźmy sobie tego rozpruwacza. Zdalna piła przemysłowa. Tak kupujemy. O kurde, to będzie OP broń. Dobra, to teraz pociski do tego pulsacyjnego. A kupujemy wszystko. Co mi tam? Nic na tym nie tracę, a tak naprawdę zyskam. O, zestaw stazy. Sprawdzam, czy coś tutaj nie ma na sprzedaż. Rozpruwaczka. O, tę energię plazmy bym nas sprzedawał. Na kim mi to jest, skoro ja nie mam takiej broni? No, i zarobiło mi się. Co jeszcze? Co jeszcze bym tutaj takiego sprzedał bezużytecznego? Raczej już nie. A kupimy jeszcze. O, mamy już 6 kafli. To może byśmy zostawili na... Na później byśmy zostawili trochę hajsu teraz. Dobra, przeładowanie. Ale gdzie mamy tę naszą rozpruwaczkę? Właśnie, zobaczmy, gdzie jest ten nasz rozpruwacz. O, gdzie to jest? Gdzie jest ten rozpruwacz? O, jest. Aha! Zdalna piła. Załóż. Aha, no i teraz trochę pochodzimy. Aha, i to ma jakieś ammo, tak? Jeśli mogę dobrze rozumieć. Dobra, przetestujemy tą broń za jakiś moment. Zrobimy jeszcze save'a. Dobrze by było, bo postępy warto zachowywać, żeby mi się nie pogubiło gdzieś to. No i git. Zobaczymy, co ten rozpruwacz potrafi. Gdzie mamy to iść, żebym się nie zgubił kompletnie. Dobra, idziemy, idziemy. Tutaj. Aha, okej. Dobra, szykuj broń, zobaczymy, co to potrafi. O, tu odkopiemy tą skrzynię. Wiem, że sobie nic w niej będzie. Co tam mamy? O, ostrze rozpruwacza, proszę bardzo. Czyli... to są jakby takie naboje teraz do tej rozpruwaczki. To warto wiedzieć, naprawdę. Trzeba szukać teraz takich właśnie patentów. Na dobry początek przetestujemy tą broń, zobaczymy, jak ona się będzie sprawować. Jak będzie bardzo dobrze, to ją zostawię. A jak nie, to się najwyżej ją tu zmieni. Aha, i teraz pewnie trzeba będzie to takie coś zrobić. Aha. A, i teraz takie coś. O właśnie, to miałem zrobić z tym poprzednim. Ale ja nie myślałem wtedy. Ale tak to działa już. Jak to czwarta część powiem. Co ty pieprzysz? W kulki lecisz, nie? Dobra, sprawdzę, czy mnie coś zaraz nie wystraszy. Lepiej, żeby mnie to nie wystraszyło, bo będzie ze mną bardzo źle. Dobra. Dobra, czyli kontrolę teraz każą nam iść tutaj. No, proszę, proszę. No, come on, mutanty, come on. Dobra, to pusto. Idziemy tutaj. I teraz gdzie? Aha, teraz zakręt i to ostry. Tutaj. No, zapraszam, zapraszam. A, winda towarowa, już myślałem, że jakaś walka będzie. No, to dobrze. Ogólnie to nam się jeszcze nic nie stało. Weźmy jakiegoś medykamenta, bo nie chcemy zginąć. No nie. Szkoda by było. What the fuck? Ktoś tutaj ładnie się bawił, wybijając ten ekran. Ciekawe. Rozejrzyj się. Dwa razy. O, skrzyneczki. Dobry początek. Mały zasobnik tlenu. No, no, tlen się przyda, bo kiedy będziemy wchodzić do mało takich przyjemnych miejsc, które
mogą nie sprzyjać warunkom życiowym tego oto bohatera, Izaka. A, teraz odpaliłem jakiś audiolog, jak sobie to leci, w spokoju. Gdzie to możemy iść? Aha, tu wbijemy, ale jeszcze sobie polutuję. O, tu mamy warsztacik, tu jest skrzyneczka. O, proszę bardzo. Stelaże liniowe? Co to jest? Ja to zaraz opylę. Gdziekolwiek, ale opylę. Mamy jakieś skille, czy coś? O, mamy jeden węzeł. Rozpruwacz, moduł kinetyczny, moduł stazy, karabin pulsacyjny. A dajmy sobie upgrade'a dla rozpruwacza i weźmy, no, obrażenia byśmy wzięli. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle działać, bo jeszcze nawet nie użyłem jej, ale jeśli będzie się dobrze sprawować, to naprawdę ta broń powinna porządnie nam służyć w każdej sytuacji. Dobra. No w końcu chcę przetestować tą broń. Komora odkażająca, tak? Uruchamiamy. A co, my jesteśmy skażeni czymś? The fuck? Dobra, odkażają nas. Dobrze. Nie wiem, co tam da. Te! O kurde, w pizdu mutantów. Te zaraz się tu wbiją. Te... coś nie pykło. Mission failed. Oj, teraz może być strasznie. Gdzie? Przebił się. Te zajebioza. Awesome. Fucking awesome. Dobra, tu następny. No, come on. Już po tobie. Mielone z ciebie już zrobiłem. Kurde, OP broń. OP. Bez dwóch zdań. No, zginijże. Te, coś nie pykło. Dobra, teraz pójdziesz. OP, dobra. Ktoś jeszcze? Somebody else? Nobody else. Zajebiście. Nie, ta broń. No nie, na koniec dziękujemy za cierpliwość. No, trzech mutantów, ale mi cierpliwość, wiecie co? O, ale ta broń opi. Przeładuj sobie. Teraz to będzie mój ulubieniec. Jeżeli chodzi o mielone w postaci mutanta, no to to będzie przysmak dla KFC wyczynowy. Dobra, gdzie to idziemy dalej? Się jeszcze rozejrzę, czy mnie coś nie chce wystraszyć i to porządnie. Tu mamy szafeczkę. Paliwo mi otacza. No, na kij mi takie. Dobra, nie biorę tego. Mam mi tak już full eku, więc to jest już wystarczające, bo źle. Dobra. Skoro w tą stronę mamy iść, to ja w tą stronę sobie zobaczę, czy czegoś tu nie ma specjalnego dla nas. O właśnie, tak jak tutaj na przykład. O, hajsy. O, i węzeł mocy jeszcze mamy. O, git. Dobra, ale uciekamy stąd, bo tu raczej nic nie znajdziemy korzystnego dla nas. Dobra, łazimy po jakichś dziwnych gazowych słupach. Dobra, uważaj. No, ktokolwiek nam tu podejdzie, stanie na drodze, no to zrobię z niego mielone, no i zjem na koniec. Nie podniosę tego. Lód półprzewodnik. Muszę coś wypieprzyć, poważnie, bo jest tragicznie. No, zestaw stazy mogę wywalić. No, dlaczego to mi zamykasz? Ja chcę, żebyś mi to wywalił.
Upuść. No, dobra. Okej. Dobra. Teraz to podnieś. Aha, i na co mi było to? Dziwne. Jeszcze raz coś wyrzucę. Nie wiem, no coś bezużytecznego. Totalnie. Coś, co kompletnie nie będzie miało to dla mnie sensu. Może to, stelaże linowe. No, upuść, no. I teraz podnieś to. Dobra, a to niech sobie leży. No cóż, przydałoby się nam dodatkowe sloty. To by nam bardzo ułatwiło, tak jak w Borderlandsie na przykład to było. Tam co uratowanie jakiegoś klaptrapa dostawaliśmy plus 3 do slotów. A, tu za znowu zapełnione. Save'a se zrobimy. A coś czuję, że będzie masakra. Okej. Okay. Zrobione. Idziemy dalej. No nie podniosę tego, no przykro mi bardzo. O, dobra, mamy znowu tą zerową grawitację. Lol. Aha, i teraz mam takie buty zrobić, tak? O, git. Lol, jak to z tej perspektywy dziwacznie wygląda. Teraz to każe nam iść tutaj. Dobra. Coś tak dziwnie. Czemu nie mogę sprintować? O lol. Lul. O kurde, dobra. No. Przetrwało. Patrz co za mutant. No, poszło. No. O ty. Już, po tobie. No, ubij to gówno. Ludzie. Fuj. Co to za łeb? Masakra. Dobra, wylecz się. Dobrze. Co to jest? Ładownia stazy. OP, no, trzeba przyznać. OP ta ładownia. Dobra, teraz zrobimy takie coś. Aha, nie przyjmuję. O, proszę. Czegoś nie pominąłem? Dobra. Aha. Ale jak ja to mam zrobić? Ciekawe jak, no. Super. I co, ja teraz mam tam iść? Jak żeśmy to zrobili? Dobra. To jest ta winda towarowa, ale coś nie działająca. Moment, trzeba to ręcznie zrobić, tak jak to powiedziała kobita. What the fuck? Co to jest? Możemy to trzeba przesunąć, nie? Aha, dobrze. Co jest? Aha, zastoju do spowolnienia obiektu. No i dziwna zagadka, trzeba przyznać. Dziwnie. Aha, może to tak zrobimy teraz. Aha, bo to musi... Zaraz, mam pomysł. Zrobimy tak. O! I działa. Proszę bardzo. Da się. Dobra, tam się już nie zrąbię, myślę.
teraz zrobić jeszcze raz taki myk. Nie! Spieprzaj, mutancie! Jebć! O tak, lubisz to! Lubisz to! O kurde! O jest! No! Ledwie, ale się udało, tak naprawdę. Kurde. No naprawdę, groźnie było. O, ammo. Chociaż tyle dobrze. I teraz te szczątki będą latać. Teraz wracamy tam, gdzie trzeba. Czyli tam. Juhu, dobrze. Dobra, i teraz jakoś tak trzeba to zrobić. Cofnąć się. Okej, dobra. Działamy. Dobra, centryfuga aktywowana. Muszę się spytać, co to jest centryfuga. Się nie znam na takiej już fizyce zaawansowanej. Ale ciekawe, co to ma robić. Na razie to tylko się kręci. Centrifuge and gyros are both 100% and stabilized. Aha, mają sobie wiernik gyroskop. I don't know how much time we have left. A, ta centryfuga obraca się. No cóż, to tyle mamy z tych odpowiedzi. Sprawdzę tylko jeszcze, czy gdzieś czegoś nie przegapiłem. A właśnie. O, jest ładownia stazy. Nam się też przyda. Dobra, my stąd idziemy. Okej, jak znajdziemy jakiegoś save'a, to zakończymy odcinek. Jakoś dość spokojny to komentuję, bo na razie nie jest aż tak strasznie. Ale no naprawdę. Ło! Musimy na to uważać. Musimy na to naprawdę uważać, żeby to nas nie zabiło. O kurde! Fuck! Wiedziałem, że się tam zabije. Nie. Byłem tylko pewny, że się już tam zabije, to co mi tam. I tak się tam rzuciłem pod to nie. Jestem geniusz i tyle. Aha, jeszcze raz to muszę uaktywnić. Dobra, to trzeba teraz użyć. Dobra. Teraz takie buty. Takie buty, że teraz muszę stąd jak najszybciej uciekać. You're doing great, Isaac. Centrifuge and gyros are both 100% and stabilized. Now get out of there and focus on the engine. I don't know how much time we have left. O kurde. No i znowu! No jakie gówno zarąbane! Że aż rękę podniosłem, bo aż mnie to tak wkurzyło. No coś się dzieje. Muszę znowu użyć stazy, tylko co nam to da właściwie? Jak i tak będzie źle. Już dwa razy zginęliśmy, więc teraz lepiej musimy uważać. Dobra, to teraz to trzeba użyć takiego. Tak, użyj to, dobrze. Kurde. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra. O, dobrze. Może to nam jakoś pomoże. Czemu nie biegniesz? No nie! I gówno zarąbane znowu nas zarąbało. Nie czaję tego w ogóle. Jak dla mnie to jest chore. I to totalnie. Takie what the fuck say. Napiję się, bo w gardełku zaschło jak zwykle. Dobra. To teraz trzeba. No i kurde, uzupełnij sobie tlen. Daj mniejszy zasobnik. Żeby nie było. Nie uciekamy, bo jest tragedia. A mnie się nie chce ginąć. Aha, muszę tam iść. Dobra.
I don't know how much time we have left. Aha, takie buty. Te! Won mi stąd! No. Nie będziesz mi tu kozaczu. Dobra. Dojdziemy tam, dojdziemy. Spokojnie. Jest. Jest ładownia tlenu. Zrobiła swoje. Oj, cofnij, 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 cofnij! Dobrze, uciekaj, 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 uciekaj. Szybciutko. Nim to nas dorwie i na kawałki rozerwie. Co to tam jest? Gdzie mamy iść? O co kaman dalej? Aha, dobra. Drogę już mamy, tylko teraz uważania centryfugę, bo to jest taka potęga, że nas zmiecie w milisekundy. Dobra. A, tu mamy windę towarową. Aha, tutaj właśnie mieliśmy iść. No to dobrze. Na szczęście, bo ja myślałem, że oszaleję totalnie. Aha, i teraz tutaj. Pewnie tym wyjściem. Bardzo dobrze, bo mam dość tego miejsca. O kurde. To nie stracimy tlenu. Weź, weź to, dobrze. I teraz jeszcze weź ten średni zasobnik. Dobrze. Dobra. Zapisujemy. Aha, w pogotowiu. Czy musimy stąd wyjść? Dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 7 odcinka z Dead Space'a. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No i miejmy nadzieję, że w następnym odcinku będzie się naprawdę działo. To naprawdę dużo. Ale w tym też się działo, nie powiem, że nie. Było zabawnie, było koszmarnie. Ale jak na Dead Space'a to jest i tak, i tak. Dobra, trzymajcie się. Na razie. Yo!